Witajcie ciekawscy. Pochówek, w którym trumna wkładana jest pod ziemię lub kremacja, to sposoby na pożegnanie zmarłych, które znamy wszyscy. A czy zdawaliście sobie sprawę, że są takie kraje, gdzie zmarli wystawiani są drapieżnym ptakom na pożarcie lub z ich prochów sporządza się posiłek dla całej rodziny? Niezwykłych tradycji pogrzebowych jest znacznie więcej i w naszym odcinku przedstawimy zestawienie 10 obrzędów z różnych zakątków świata, które z pewnością wprawią Was w spore osłupienie. Oglądajcie dalej, by dowiedzieć się, gdzie nieżyjące osoby traktowane są jak żywe i przez jakiś czas mieszkają razem ze swoją rodziną. W którym kraju można zobaczyć trumny w kształcie statku kosmicznego? Co kryje się pod intrygującą nazwą niebieskiego pogrzebu, a gdzie ceremonia pogrzebowa odbywa się w wyjątkowo radosnym i tanecznym nastroju? Po co niektórzy usuwali sobie własne palce po śmierci bliskiej osoby i w którym kraju płyny powstające podczas rozkładu ponoć dodawały siły młodym mężczyznom? Już za chwilę dowiecie się tego i znacznie więcej o najdziwniejszych rytuałach pogrzebowych, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o subie i kliknięciu dzwoneczka. 1. W społeczności aborygenów w Australii w przypadku śmierci bliskiej osoby rodzina zabiera się za skomplikowane rytuały. Pali się ogniska, by odpędzić złe duchy, odbywa się uczta, podczas której żałobnicy malują swą skórę na pomarańczowy kolor, a także nie brakuje tańców wokół ciała zmarłego. Kluczowym punktem tych wszystkich obrzędów jest jednak umieszczenie osoby zmarłej na podwieszonej platformie, pokrytej liśćmi i gałęziami, na której pozostaje tak długo, aż nie ulegnie całkowitemu rozkładowi. Zdarzają się też przypadki zbierania płynu, jaki powstaje w tym procesie, a następnie nacierania nim skóry młodych mężczyzn, by przekazać im dobre cechy nieżyjącej osoby i jej siłę. Kiedy minie kilka miesięcy, na platformie pozostają już tylko kości nieboszczyka, które rodzina zbiera i umieszcza w jaskini lub wydrożonej kłodzie, choć niektórzy decydują się też na noszenie ich ze sobą przez następny rok, by w ten sposób uczcić pamięć zmarłego. 2. W Mongolii i Tybecie odbywa się tak zwany niebiański pogrzeb. Pod tą niewinną nazwą kryje się jednak dość szokujący obrzęd dzielenia zmarłego na kawałki, a następnie rozrzucania go po ziemi, by stanowił pokarm dla ptactwa, a szczególnie sępów. Z punktu widzenia Europejczyka może to budzić zgorszenie, ale z perspektywy buddystów jest zupełnie inaczej. Postrzegają oni martwych jako puste naczynie, dlatego nie chcą go zachować ani upamiętniać, a także uważają, że szczątki powinny być wykorzystywane do podtrzymywania życia innej żywej istoty. Taka tradycja skultywowana od tysięcy lat i przemawia za nią też bardziej praktyczny aspekt, iż skaliste tereny tamtych rejonów świata utrudniają tradycyjne pochówki w ziemi. 3. W innych kulturach najlepszym sposobem na uhonorowanie zmarłych jest też ich spożycie, ale nie przez zwierzęta, ale przez ludzi. Takie praktyki są stosowane m.in. w plemionach zamieszkujących Brazylię oraz Wenezuelę i są sposobem na stworzenie trwałego związku między żywymi a niedawno zmarłymi. Jeśli zastanawiacie się, jak to wygląda w praktyce, już spieszymy z wyjaśnieniami. Osoba zmarła zostaje bowiem skremowana, a następnie z popiołu sporządza się potrawę, która zjadana przez najbliższych ma zapewnić przetrwanie duszy zmarłego w ciele krewnych. Wierzy się bowiem, że w ten sposób nie będzie się ona błąkać po ziemi i prześladować żyjących. A Wy swoją drogą możecie też zobaczyć nasz odcinek pod tytułem Nawiedzony dom – znaki na obecność duchów, w którym dowiecie się, po czym poznać, że w Waszym najbliższym otoczeniu zamieszkały zjawy. 4. W Korei Południowej z ciał zmarłych sporządza się tak zwane koraliki śmierci. Ta tradycja jest nawet regulowana prawem, gdyż władze wymagają, aby każda rodzina chowająca ukochaną osobę usuwała grób po 60 latach z powodu wciąż zmniejszającej się powierzchni cmentarnej. Zatem gdy kości zmarłego wyjmuje się z grobu, ulegają one kremacji, a następnie w firmach pogrzebowych kompresuje się popiół w małe, błyszczące koraliki. Są one dodatkowo barwione na turkusowy, różowy lub czarny kolor, a rodziny wystawiają je w domach w dobrze widocznym miejscu. 5. Na Filipinach, zanim ciało zmarłego trafi do grobu, jest wsadzone na krześle obok wejścia do domu, w którym żył, tak aby każdy mógł się z nim pożegnać. Nieboszczyka na dodatek ubiera się w najlepsze rzeczy, a do jego ust jest wkładany zapalony papieros. Żałobnicy przez kilka dni zachowują się tak, jakby nieżyjący wciąż z nimi był, zatem oferują mu jedzenie i picie, rozmawiają z nim, myją i przebierają. Ważne jest także przestrzeganie pewnej zasady, a mianowicie rodzina nie może sobie pozwolić, aby podczas przebywania ze zmarłym wyglądać lepiej niż on, zatem jej członkowie przywdziewają najstarsze i najbrzydsze rzeczy, jakie tylko znajdą w swoich szafach. 6. W Ganie podczas pochówku stosowana jest zasada, aby nieżyjący był złożony w trumnie, która reprezentuje pracę, jaką wykonywał za życia lub coś, co kochał robić, będąc jeszcze na tym świecie. Są to tak zwane trumny fantazji, które mogą być w kształcie Mercedesa dla biznesmena, przerośniętej ryby dla rybaka lub dużej Biblii dla osoby, która chętnie uczęszczała do kościoła.
Firmy pogrzebowe specjalizujące się w ich wykonaniu mogą realizować nawet najbardziej wymyślne zlecenie, typu statek kosmiczny czy olbrzymi owad. Według tamtejszej ludności trumna odzwierciedla też status zmarłego, dlatego rodziny często wydają roczne pensje, aby wykonać najbardziej efektowny wzór dla zmarłego bliskiego. 7. Tajemniczy lud Bo, zamieszkujący ponad 5 wieków temu południowo-zachodnie Chiny, zostałby pewnie całkowicie zapomniany, gdyby nie ślad, jaki pozostał po nich na tej ziemi aż do dnia dzisiejszego. Mowa o wiszących trumnach, które można zobaczyć na skalnej ścianie w hrabstwie Gongxian. Niektóre z nich są umieszczone na wysokości nawet 90 metrów i spoczywają na drewnianych słupach wbitych wprost z bocza klifu. Ich widok sprawia piorunujące wrażenie, gdyż łącznie w tym miejscu znajduje się 160 trumień, a ściany pod nimi są dodatkowo ozdobione kolorowymi malowidłami wykonanymi przez lud Bo. Do tej pory nie zostało jednak wyjaśnione, dlaczego zdecydowali się oni na pochówek swoich bliskich w tak nietypowych warunkach. 8. W Nowej Gwinei stosowano niegdyś surowy rytuał polegający na usuwaniu własnych palców jako wyraz żałoby za zmarłą osobą. Praktyka ta miała być również sposobem na odpędzenie złych duchów i zazwyczaj była stosowana wśród kobiet. Usunięte palce podlegały też dalszym rytuałom, a mianowicie były suszone i spalane na popiół lub przechowywane w specjalnych miejscach. Do tej pory wśród niektórych starszych członków społeczności Nowogwinejczyków wciąż jeszcze można zobaczyć skutki stosowania tej szokującej praktyki. 9. Zwyczaje pogrzebowe z Nowego Orleanu, a dokładnie stanu Luizjana, to jedne z najbardziej radosnych i głośnych tego typu obrzędów. Ciało zmarłego jest bowiem przenoszone w trumnie przez rodzinne miasteczko, a za nią podąża hałaśliwa procesja wykonująca jazzowe melodie. Na początku są to przede wszystkim żałobne piosenki, ale gdy zmarły trafi już do grobu, nabierają bardziej optymistycznego charakteru. Na dodatek po pogrzebie wszyscy uczestnicy udają się na imprezę, która ma upamiętnić życie zmarłego. 10. Indiański lud Haida, zamieszkujący niegdyś Amerykę Południową, po śmierci swojego wodza, szamana lub wojownika, wystawiał tak zwane słupy totemowe ze szczątkami zmarłej osoby. Zanim jednak do tego doszło, odbywał się makabryczny rytuał, podczas którego ciało było tak miażdżone, by zmieściło się w małym drewnianym pudełku, które następnie było umieszczane w owym totemie. Wysoki słup stawał się w ten sposób domem zmarłego, a malowidła zdobiące jego ściany według wierzeń pełniły rolę strażników podczas podróży duszy do zaświatów. A czy słyszeliście o równie szokującym indiańskim rytuale Tsansa? Polega on na skurczaniu ludzkiej głowy, ale żeby dowiedzieć się o nim znacznie więcej, zobaczcie nasz odcinek pod tytułem Tsansa – szokujący rytuał Indian Hiwaro sfilmowany przez Polaka. Link do niego właśnie wyświetla się na ekranie. Powiedzcie ciekawcy, słyszeliście o innych, podobnie zadziwiających rytuałach pogrzebowych, który z tych dziś przedstawionych zaskoczył Was najbardziej? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach pod tym filmikiem, ale nie zapomnijcie też o subie, kciuku w górę oraz zajrzyjcie do nas już jutro, gdy pojawi się kolejny odcinek z efektem wow. Do usłyszenia, cześć!